myślę, że jesteśmy w dobrej dyspozycji. Tak jak każdy inny zespół, jesteśmy w ciężkim treningu. Może byliśmy, teraz już jest trochę luźniej. Tak jak wszyscy, podnosiliśmy ciężary, długo trenowaliśmy, także mogliśmy się sprawdzić z innymi zespołami na dość podobnym etapie i fajnie, że wygraliśmy, bo to na pewno buduje taką mentalność drużyny i tej nauki wygrywania od początku, że mimo wszystko, mimo jakichś tam przeciwności, czy jakichś tam niedogodzeń, czy ktoś jest zmęczony, czy nie, no to wychodzi na mecz i wygrywa. W ostatnim czasie jestem przyzwyczajony do tego, że ta drużyna prawie się zmienia, także dla mnie to też może nie tyle co nowość, ale też się faktycznie no znowu mi dużo zmieniło. Ja wiem, że no jak ja się odnajmuję też w nowych miejscach, potrzebuję czasu, żeby się zaadoptować, ale już się zaadoptowałem. Bardzo dobrze się czuję tutaj w Radomiu, w drużynie. Bardzo podoba mi się w mieście. Uważam, że jest wszystko, co potrzeba do grania w siatkówkę. Bardzo mi się podoba. Jest tak, jak powinno być. Fajnie jest, drużyna zmieniona, ale już po trochu się jakby dogadujemy i myślę, że idzie to w dobrą stronę. To, czy zespół jest silny na papierze, czy nie, to już wiem z własnego małego doświadczenia, że jest to nic nie warte, bo jeśli najważniejsze jest to, żeby ci ludzie, którzy tworzą tą drużynę, tą jedność, chcieli wygrywać. I to jest najważniejsze. Faktycznie mamy tą mieszankę młodości z doświadczeniem. Może też tak nie do końca takiej młodości, bo oprócz Bartka Firszta i może faktycznie jeszcze ja się też mogę łapać do tych młodszych, to mamy dość taki już doświadczony skład. Już w takim blisko 30 dużo zawodników, także po 30. Także mamy też faktycznie dużo tego doświadczenia, plus utytułowanych teraz zawodników z tych wakacji, z tego sezonu kadrowego. Także myślę, że może wyjść z tego coś naprawdę fajnego, w szczególności, że każdy chce tu wygrywać i zależy im na tym i to jest dla nich główny cel i najważniejszy. No myślę, że to na pewno możemy nad czymś popracować, to zawsze tak będzie do końca sezonu. Na pewno też może być to dla trenera pomocne, bo może całe szczęście, nie daj Boże, bo on też nie ma łatwej roboty, bo tak jak obserwuje każdy spokój, myślę, że każdy to czuje z nas, że wszyscy się prezentują dobrze i nie jest łatwo wybrać, kto mógłby być tak jakby podstawowym zawodnikiem, ponieważ mamy ten szeroki skład, co może być naszą dużą siłą, zwłaszcza, że gramy z dużą częstotliwością w tym sezonie, szczególnie na początku. I naprawdę każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony i ciężko jest powiedzieć, kto jest tym zawodnikiem, który się wyróżnia w tym momencie. Nie patrząc na jakieś zależności z przeszłości, czy jakieś sukcesy, czy doświadczenie, tylko sam moment tu i teraz. Myślę, że już się będziemy bardziej przygotowywać już pod ligę, bo jest ona już niedługo i może już będzie jakiś taki fundament tej drużyny już testowany w tym turnieju, ale to nie wiem i dowiemy się w najbliższych 2 dniach.